Boże, proszę Cię o ładny dzień, o pokój na ziemi, o zdrowie dla wszystkich ludzi, o to, żebyś wykarmił wszystkich głodujących, żebyś zaopiekował się wszystkimi zwierzętami, żeby znalazły swoje właściwe domy. Panie, mamy już zimno, mróz na dworze, ale jest szaro i ponuro. Dzieci nie mają się jak bawić, więc Panie Boże, proszę Cię o to, żeby spadło dużo śniegu, tak 30 centymetrów, ale tak najlepiej, Panie, spraw, żeby ten śnieg padał w nocy. Tak od 10 wieczorem do 4 rano, a potem, żeby od tej 4 przestał padać, żeby drogowcy zdążyli odśnieżyć drogi, żeby nie było korków rano. A potem w trakcie dnia spraw, Panie, żeby było słońce, żeby ten śnieg nie stopniał, więc temperatura niech będzie troszeczkę poniżej zera. Panie, ja myślę, że to jest dobry plan do Twojego wykonania. Panie, Ty możesz wszystko, nawet zrobić z naszej reprezentacji w piłce nożnej mistrzów świata za 4 lata. Panie, ja wierzę, że to Ci się uda. Ty dasz radę. Działaj, Boże. Załatw tą sprawę dla wszystkich Polaków. A tak na koniec, Panie Boże, tak dla mnie. Panie Boże, jestem spragniony. Pić mi się chce. Panie, nalej mi proszę szklankę wody. Czy ktoś z sali powie w tej chwili amen? Tytułem dzisiejszego kazania jest pytanie. Czy Pan Bóg jest kelnerem? Fragment Ewangelii apostoła Łukasza, rozdział 11, wiersz 10 głosi: każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Przychodząc do klasycznej restauracji, siadamy przy stoliku, podchodzi kelner i zamawiamy u niego to, na co aktualnie mamy ochotę do zjedzenia. A zadaniem, powinnością kelnera jest dostarczyć nam to, co zamawialiśmy. Ten posiłek ma być zgodny z naszym zamówieniem. Ja sam, gdy czasami chodzę do biura, do pracy, odwiedzam różne restauracje podczas tak zwanego lunchu, czyli szybkiego obiadu. Idąc tam, z reguły mi się śpieszy, ponieważ tylko na chwilę wychodzę z biura, wychodzę z pracy i zaraz muszę wrócić, więc żeby nie tracić czasu, szybko zamawiam danie i bardzo często robię to z przyzwyczajenia, zamawiając to samo standardowe danie, już bez patrzenia w kartę, bez rozmawiania z kelnerem, zamawiam z góry to, na co mam ochotę. I wierzę, oczekuję, że kelner dostarczy to, co chcę. Że kelner dostarczy posiłek zgodny z moim zamówieniem. I najczęściej ma to miejsce. Kelner dostarcza posiłek zgodny z moim zamówieniem. W tym miejscu chciałbym uspokoić. Dzisiejsze kazanie nie dotyczy jedzenia ani pokarmów. Dzisiejsze rozważenie Słowa Bożego, do którego za chwilę dojdę, dotyczy i wzięły się od moich dzieci, a dokładnie od sposobu, w jaki dzieci się uczą. Dzieci, te małe i te większe także, uczą się poprzez powtarzanie. W kółko to samo. Powtarzanie danej czynności powoduje zapamiętywanie jej w naszych głowach. I dopiero z czasem, gdy dzieci nauczą się schematu, są w stanie powtarzać tą czynność. Tak jest ze wszystkim. Z nauką chodzenia, z nauką malowania, z nauką mówienia, z nauką grania na różnych instrumentach. Wszystko zaczyna się od powtarzalności. Ale na tej powtarzalności nie powinniśmy i nasze dzieci nie kończą. Ponieważ gdy nauczą się nasze dzieci jakiejś umiejętności nowej, to potem przechodzą dalej, tworząc coś nowego na podstawie tej umiejętności. Zaczynając od już nawet takiego rocznego dziecka. Co robi dziecko roczne, około roku, gdy nauczy się chodzić? Zaraz zaczyna biegać. No i to na pewno nie jest coś, czego rodzice uczyli to dziecko, bo rodzicom chodziło o to, żeby zaczęło chodzić. A dziecko samo doszło do tego, że jak już może chodzić, to może dalej biegać. Gdy dziecko nauczy się mówić, to nie powtarza w kółko tych samych 5, 6, 8 słów, tylko uczy się dalej nowych, żeby wykorzystać je w jakimś nowym kreowaniu zdań, wyrażaniu swoich potrzeb. Gdy dziecko nauczy się malować, to nie będzie w kółko malować tego i wyłącznie samego obrazka, ale będzie chciało malować za każdym razem już coś innego. Podobnie jest z nauką naszych modlitw.
Gdy jakieś 2 lata temu moje starsze już dzieci nauczyły się mówić, to zaczęliśmy razem z żoną uczyć nasze dzieci modlitw. I znowu, małe dzieci, musimy zacząć od powtarzalności, czyli uczymy naszych dzieci w kółko i bez przerwy tych samych słów modlitwy, po to, aby po jakimś czasie nauczyły się tych słów i żeby same zaczęły mówić te słowa. I wiadomo, że musi minąć dużo czasu do tego etapu, aż same zaczną mówić słowa modlitwy i zaczną tworzyć nowe modlitwy. A to do tego czasu troszeczkę musi minąć, ale jest to potrzebne. I pewnego wieczoru podczas kolejnej takiej właśnie modlitwy, tej powtarzalnej z dziećmi, zadałem sobie pytanie, czy moje własne modlitwy, już nie te z dziećmi, ale moje własne modlitwy, rozmowy z Bogiem, nie wygląda czasami podobnie? Czy czasami w moich modlitwach nie powtarzam w kółko tych samych słów, co w poprzedniej modlitwie, co dzień wcześniej? I kiedy zacząłem rozmyślać na ten temat, to zauważyłem, że niestety tak. Często mi się zdarza, że moje słowa, mojej osobistej modlitwy są bardzo podobne, jeżeli nie identyczne, do słów mojej poprzedniej modlitwy. Zupełnie tak, jakbym stworzył mój własny autorski wierszyk dla Pana Boga. Uczenie się schematów trwa, ale nauką schematu jest potrzebna nam po to, żeby pójść dalej, żeby zrobić z tego coś kreatywnego. Tak jak nauce modlitwy, tak jak i kompozytor, zanim zacznie tworzyć, musi się nauczyć schematu. Ale nie powinniśmy przestawać na schematach, powinniśmy iść dalej. I gdy zacząłem właśnie o tym rozmyślać, to zauważyłem, że powtarzam schematy w moich modlitwach, a zauważyłem też coś innego, ponieważ w moich modlitwach przeważały głównie prośby o coś do Pana Boga. Proszę Cię, Panie Boże, o zdrowie, o opiekę, o coś kolejnego. I wtedy w mojej głowie pojawiło się pytanie, czy moje takie powtarzalne prośby nie zaczynają w tym momencie przypominać składania standardowego zamówienia u kelnera w restauracji? Dziwne pytanie, ale ja widzę tutaj powiązanie. Te pytania zaczęły rodzić kolejne pytania i rozterki. W jaki sposób powinienem traktować Pana Boga w mojej modlitwie? Czy moje aktualne są właściwe, czy też nie? Czy to w ogóle jest jakiś problem? Wyobraźcie sobie teraz średniowieczny zamek królewski. Wielki, kamienny zamek, strzeliste wieże, wszystko z kamienia wymurowane. Na środku tego zamku jest pałac. Wielka sala tronowa. Po środku stoi tron i siedzi król. Jest to zamek jakiegoś państwa średniowiecznego, obojętnie Polska, Francja, Włochy. Na środku sali tronowej jest tron. Na tronie siedzi król, władca tego kraju. Władca, król ma czas audiencji. Wysłuchuje różnych osób, które do niego przychodzą. Niektórzy składają dary, inni przynoszą prośby. A tutaj nagle przychodzi zwykły człowiek, poddany króla i mówi następującą rzecz. Panie królu, oto jest lista zadań do Twojego wykonania. Królu, udowodnij mi, że możesz to zrobić. Król, udowodnij Ty mi, że Ty jesteś moim królem. Ale królu, ja nie chcę jakichś Twoich czynności kiedyś. Nie chcę żadnego wkrótce. Królu, ja chcę, żebyś to zaczął działać teraz, w tej chwili. Czytając książki odnośnie średniowiecznych realiów, jak wyglądały te królestwa, to mogę sobie wyobrazić, że osoba, która by okazała taki dysrespekt, brak szacunku do władcy, czekałaby bardzo poważne konsekwencje, ponieważ chłosta i dno ciemnych lochów to byłaby najłagodniejsza kara, jaka by czekała tego człowieka, który okazał brak szacunku dla majestatu, dla władcy państwa. A jak jest z naszymi modlitwami? Jak jest z naszym okazywaniem szacunku naszemu Bogu,
podczas audiencji, czyli modlitwę. Moi drodzy, sama odpowiedź na pytanie z tytułu kazania jest bowiem banalnie prosta. Pan Bóg nie jest kelnerem i to jest, wydaje się być, oczywiste dla nas wszystkich. Ale to, co nie jest już takie oczywiste, a jest równie istotne, to to, czy my, ludzie, w naszych modlitwach nie traktujemy Pana Boga czasami tak, jakby był tym kelnerem. Czy nie traktujemy Pana Boga tak, jakby był jakimś chłopcem na posyłki do załatwienia różnych spraw za nas? Panie Boże, idź i działaj. Czy nasze modlitwy nie wyglądają tak, jakbyśmy zupełnie nieświadomie zaprzęgali Pana Boga do zmiany otaczającego nas świata w sposób taki, jaki my byśmy to chcieli robić? I to jest właściwe sedno dzisiejszego kazania. W jaki sposób powinniśmy traktować i odnosić się do Pana Boga w naszych modlitwach? Czy nasze modlitwy spełniają biblijne wskazówki i przestrogi dotyczące rozmowy z Bogiem? Bo Biblia daje także i przestrogi. Jedną z nich możemy przeczytać w Przypowieściach Salomona, rozdziale 28, wierszu 9. U tego, kto ucho odwraca, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Dlatego też zacząłem studiować nauki Pisma Świętego pod tym kątem modlitwę. I doszedłem do wniosku, że my ludzie niejednokrotnie wpadamy w pewne pułapki, które wynikają z naszego ludzkiego, czasami niestety ułomnego rozumienia kwestii modlitwy. Dzisiaj chciałbym przybliżyć wam cztery główne pułapki, w które myślę wpadamy. To oczywiście nie wyczerpuje tematu, ponieważ tych problemów związanych z modlitw może być dużo więcej. Chciałbym jednak skoncentrować się na czterech głównych, myślę, najczęściej występujących. Pierwsza to powtarzanie tych samych słów w naszych modlitwach. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wiersz 7 i 8. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. Wielomówność w tym fragmencie ma dwa znaczenia. Pierwsza to użycie wielu słów, o czym za chwilę. Drugie znaczenie to jest bablanie, klepanie, czyli bezmyślne powtarzanie tych samych słów. Nie powinniśmy tworzyć w kółko powtarzanych wierszyków do Pana Boga, bo wtedy taka modlitwa nie odzwierciedla naszych uczuć, nie odzwierciedla pragnień serca. Jest powtarzana z pamięci. A to nie jest to samo. To jest zupełnie coś innego. Ciężko mówić o szczerości, otwartości wobec Boga w momencie, kiedy powtarzamy w kółko te same słowa. Dlaczego zatem często traktujemy modlitwę jako gotowy schemat i gotowy szablon? Bo tak jest nam łatwiej, bo się śpieszymy, nie mamy czasu, nie mamy ochoty, nie mamy siły. Wymówek jest zawsze bardzo wiele. Ale nie zmienia to faktu, że powtarzanie w kółko i bez przerwy tych samych słów w modlitwie to nie jest miła Bogu modlitwa. Piękna modlitwa naszego Pana Jezusa Chrystusa pod tytułem Ojcze Nasz stanowi wspaniały wzorzec tego, jakie wartości powinny się znajdować, jakie elementy powinny się znajdować w naszych modlitwach, co nie oznacza, że mamy w kółko i bez przerwy dzień w dzień powtarzać słowa tej samej modlitwy Ojcze Nasz. Ani żadnej innej modlitwy, którą byśmy powtarzali w kółko. Nawet naszej własnej, autorskiej, gdybyśmy stworzyli, tak ja sam zwróciłem na to uwagę, stworzyłem wierszyk dla Pana Boga, mój własny, autorski, w którym powtarzałem w kółko te same słowa. To nie o to tutaj chodzi. Nasze modlitwy powinny wyrażać nasze aktualne uczucia, także i potrzeby, ale powinny być jak najmożliwe, jak najbardziej indywidualne i odmienne od pozostałych modlitw. Jako ciekawostkę dodam, że w Biblii Tysiąclecia, czyli Biblii Kościoła Powszechnego, Kościoła Katolickiego, mamy dodatkową księgę deuterokanoniczną, Mądrość Syracha. I tam w rozdziale 7, wierszu 14 znajdziemy następujący fragment. Na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy, a w modlitwie swej
nie powtarzaj słów. Druga pułapka to długość naszych modlitw. Poza przytoczoną już wielomównością z Ewangelii Mateusza, przeczytajmy także fragment Księgi Przypowieści Salomona, rozdział 10, wiersz 19. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Podobnie możemy znaleźć w Księdze Kaznodziei Salomona w rozdziale 5, wierszu 1. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Nasze modlitwy nie powinny być wielosłowne, czyli nie powinny być długą, prawie niekończącą się opowieścią, gdzie na samym końcu nikt nie pamięta, co było na początku. Starajmy się być konkretni i zwięźli w naszych modlitwach. Trzecia pułapka to modlitwa jako lista życzeń i roszczeń wobec Pana Boga. Biblia głosi w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18, wierszu 3, że mamy stać się jak dzieci. Ale jakie dzieci? Niesforne, niepokorne dziecko ma tylko i wyłącznie żądania i roszczenia wobec swojego rodzica. Daj, daj, bo ja chcę. Bo jak nie dostanę, to będę płakać, tupać nóżkami. To nie jest właściwy przykład do naszego naśladowania. Modlitwa z Bogiem powinna przypominać rozmowę skruszonego dziecka z rodzicem. Czy widzieliście kiedyś, jak wygląda skruszone dziecko, które już rozumie, że zrobiło źle, że popełniło jakiś błąd? I wtedy z bojaźnią w sercu przychodzi do rodzica, prosi o przebaczenie i o opiekę. To jest właśnie wzór do naśladowania. W naszych modlitwach powinniśmy przychodzić do Boga z bojaźnią w sercu, nie z pychą, dumą, nie z roszczeniowością. Bóg jest mądrym rodzicem i On wie najlepiej, że wychowywanie dzieci nie polega na spełnianiu tylko i wyłącznie kolejnych życzeń, próśb, zachcianek swoich dzieci. To nie jest tak, że absolutnie wszystko, co znajduje się w naszych modlitwach, zostanie nam spełnione, bo taką mamy aktualnie zachciankę. Bóg jako mądry ojciec zapewni nam to, co jest nam naprawdę potrzebne i ważne z punktu widzenia naszego rozwoju i duchowego wzrostu. I takiej opieki możemy być pewni. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 26-27. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Bóg wie od nas dużo lepiej, co jest nam naprawdę potrzebne, a co jest nam zbędne. Czwarta pułapka naszych modlitwach to nieoddawanie Bogu czci oraz chwały i pomijanie ważności woli Bożej. Bóg jest królem królów i Panem Panów. A nasze modlitwy powinny okazywać szacunek dla majestatu naszego Pana i Stworzyciela i zdecydowanie bardziej powinny przypominać audiencję u Króla, gdzie my przychodzimy jako poddani z bojaźnią i jedynie przedkładamy nasze prośby do Boga, błagając o pomoc i wysłuchanie, a jednocześnie całkowicie oddając się pod Bożą łaskę i respektując wolę Bożą, a nie wolę naszą. Psalm 25, wiersz 4 i 5. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie, przyprowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. List do Jakuba, rozdział 1, wiersz 5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Nasze modlitwy są różne,
uwielbieniowe, wstawiennicze, dziękczynne, jako prośby o pomoc w jakichś konkretnych sytuacjach, o uzdrowienie. Jednak bardzo ważną częścią naszych modlitw jest to, abyśmy podkreślali działanie woli Bożej w naszym życiu. Jeśli nasze plany nie będą po myśli Bożej, to prośmy Boga o zrozumienie, o mądrość. Gdy ja sam mam podejmować jakąś istotną decyzję w swoim życiu, to przedkładam w moich modlitwach mój plan, ale też proszę Boga o Jego weryfikację. I zawsze proszę, Boże, jeżeli moje plany nie są po Twojej myśli, obróć je proszę w niwecz i ustaw tak rzeczy, aby to była Twoja droga, Twoja decyzja, nie moja. Pierwszy list Jana, rozdział 5, wiersz 14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Drodzy bracia i siostry, moim dzisiejszym kazaniem chciałbym zachęcić was do autorefleksji. Niech każdy sam dla siebie przemyśli, w jaki sposób zwracamy się do Boga w naszych modlitwach. Czy wypełniamy biblijne zalecenia odnośnie modlitw? Pamiętajmy jednak, że tu jest haczyk. Powinniśmy robić to sami dla siebie. Nigdy nie powinniśmy oceniać modlitw innych osób. Każdy człowiek ma inne pragnienia, ma inne doświadczenia, inne przeżycia. I każdy modli się na swój sposób. Weryfikację możemy robić jedynie względem samego siebie, nie względem innych. Tego powinniśmy unikać. Jak głoszą słowa psalmu 65, wierszu 3, Ty wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelki człowiek. A różni ludzie różnie się modlą. I to Bóg będzie weryfikował modlitwy innych osób. My możemy jedynie zweryfikować i zadać sami sobie pytanie, w jaki sposób ja traktuję Pana Boga w swojej modlitwie. Mam nadzieję, że każdy już w tym momencie rozumie, że ta moja para lub pseudo modlitwa z samego początku była jedynie świadomym wybiegiem, aby pokazać to, w jaki sposób nie powinniśmy traktować Pana Boga w naszych modlitwach. Dlatego po dzisiejszym kazaniu chciałbym, żebyście zapamiętali, że Pan Bóg nie jest kelnerem ani chłopcem na posyłki, który jest od wypełnienia naszych zadań i naszych planów. Pan Bóg nie jest kelnerem ani żadną złotą rybką, która miałaby tylko i wyłącznie spełniać nasze życzenia. Pan Bóg nie jest kelnerem także i dlatego, że kelner nie zna naszych potrzeb. Dopóki nie złożymy zamówienia i nie powiemy kelnerowi, co chcemy, no to kelner nie będzie wiedział, o co nam chodzi. A tym bardziej kelner nie zna naszych prawdziwych potrzeb, tego, czego my naprawdę potrzebujemy. Bóg wie o nas wszystko. Zanim poprosimy Boga, Bóg wie, co jest nam potrzebne i to nam zapewni. I po czwarte i ostatnie, Pan Bóg nie jest kelnerem, do którego można kierować tylko i wyłącznie bez przerwy powtarzalne te same słowa modlitwy. Tak jakby to było składanie standardowego zamówienia w restauracji. Pan Bóg za to jest Królem Królów i Panem Panów, Stworzycielem nieba i ziemi i wszelkiego życia. Jest także mądrym Ojcem nas wszystkich. Dlatego my ludzie, Boże stworzenie, powinniśmy zawsze pamiętać, że nasze modlitwy powinny okazywać szacunek, cześć i chwałę Bożą. Powinny być szczere i możliwie jak najbardziej indywidualne. Nasze esencjonalne, czyli zwięzłe prośby powinny reprezentować to, co jest dla nas najważniejsze. Nasze realne troski i problemy dotyczące nas, naszych bliskich, ale także i naszych nieprzyjaciół. Prośmy o mądrość, o zrozumienie tego, co dobre i o siłę, żeby trwać w tym, co dobre. A na końcu nasze modlitwy powinny zawsze odzwierciedlać i respektować nie wolę naszą, ale wolę Bożą. Amen.